RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Dzisiaj przejeżdżając przez sądecki rynek zobaczyłam autobusy obwieszone flagami polskimi i tak się zastanawiam, jak to goprowcy te flagi sobie zatykają też na samochodach. Dzisiaj naczelnik Krynickiej Grupy GoPro Michał Słaboń ze mną. Jak to właśnie u Was jest? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. No u nas jest tak, że przede wszystkim na budynkach za te flagi oczywiście zatykamy. Dzień flagi też wszyscy goprowcy, myślę, przeżywają jako patrioci z odpowiednią taką no, te fladze. Godnością, tak. Także no, przeżywamy ten dzień, chociaż tutaj mówię, nie brakuje nam pracy ostatnimi dniami. Mieliśmy kilka interwencji, wczoraj nawet użyliśmy śmigłowca, więc mówię, no pracy mamy, ale zarówno tutaj dzisiejszy dzień, jak i jutrzejszy będziemy godnie obchodzić. No i właśnie chyba tą flagę ciężko byłoby na terenowym samochodzie umieścić, bo pewnie byłaby zaraz cała ciemna od błota. No myślę, że tak. Teren trudny, choć w górach jest dość sucho, nie ma bardzo dużo było tak na tą porę roku, więc myślę, że... Ale mogłaby się zbrudzić, a myślę, że flaga nie jest po to, żeby była brudna, więc będzie wisiała na naszych tutaj terenowych i centralnych budynkach. Wczoraj, jeśli już mówimy o tych akcjach goprowców, jakie ostatnio miały miejsce, wczoraj Wysowa, Zdrój, te okolice, a właściwie okolice Góry Jawor, tutaj właśnie potrzebny była nawet pomoc śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego z Sanoka, czyli kawałek miał do przelecenia tutaj właśnie nad nasze góry. Akcja o tyle niebezpieczna, że udział w niej brał 14-latek. Tak, ustaliśmy zawiadomienie z CPR-u Tarnów o takim zdarzeniu, które miało właśnie w okolicach Góry Jawor, o uderzeniu w głowę 14-latka, jakiej utraty przytomności. Następnie były tam no, różne takie jego rzeczy, które skłaniały właśnie do takiej, że będzie jakiś poważny uraz. Zadysponowaliśmy śmigłowiec z Sanoka, ponieważ Kraków był w tym momencie nieosiągalny. Zresztą to jest porównywalny czas do lotu zarówno śmigłowca z Krakowa, jak i z Sanoka. No i po dotarciu do miejsca zdarzenia zabraliśmy tego 14-latka właśnie w miejsce spotkania ze śmigłowcem. Tam lekarz dokonał pierwszych czynności, zbadał to dziecko. No i okazało się, że tam troszkę było więcej strachu, w związku z tym, że ten młody człowiek 3 lata temu przeszedł poważny uraz głowy, dlatego to wszystko było tak na takim dość dużym tempie i też było podejrzenie, że może być dojść do większych uszkodzeń, jeśli chodzi tutaj o głowę, więc... Ale całe szczęście nic się nie stało, aczkolwiek taka interwencja nietypowa jak dla Was w tym sezonie, dlatego że to nie chodziło o to, że ktoś sobie na przykład skręcił kostkę, tylko uderzył się w głowę, to też nietypowa interwencja. No dokładnie, raczej tak, tym bardziej, że idąc pieszo, taki uraz, no ale zdarzają się, jest cała paleta zdarzeń, do których jeździmy, czy tutaj z pogotowiem, czy wyręczamy pogotowie, czy jedziemy jako służba już typowo do wypadków w górach, więc mówię, zdarzają się takie wypadki. A jak ta majówka w ogóle wypada, jeśli chodzi o statystyki? Już na pewno sporo turystów na szlakach jest, ale czy tych interwencji związanych z turystami w górach jest więcej? No myślę, że tak. Ten weekend był w miarę spokojny, ale od poniedziałku zanotowaliśmy kilka interwencji, generalnie takich interwencji drobnych, ale pomimo wszystko do dwóch musieli, czy trzech wyjeżdżać ratownicy już z samochodami, kładami, więc mówię, zobaczymy jak to będzie od dzisiaj do końca tygodnia, bo ruch jest coraz większy, pogoda też jest fajna do chodzenia, więc ruch turystyczny na szlakach, tak jak koledzy tutaj informują nas, jest bardzo duży. No oby tych interwencji było nie za dużo, bo to też jest za każdym razem jednak czyjś pech, czy no, utrata zdrowia. Które góry najbardziej oblegane są w tym sezonie? Znaczy tu u nas na naszym terenie praktycznie można powiedzieć, że wszędzie jest dużo turystów. Od Beskidu Niskiego, gdzie wczoraj właśnie byliśmy, masę ludzi chodzących zarówno w rejon Wysowy, jak i tutaj Izby. No tu już pomijam, wiadomo, te główne, że jak Jaworzyna, czy Przechyba, czy Radziejowa, Obidza, no to są bardzo duże ilości turystów, więc też tutaj z tego miejsca, bo też jadąc nawet wczoraj do zdarzenia mieliśmy, no też widzimy obuwie tych turystów, naprawdę apeluję z tego miejsca, żeby idąc już nawet nie w wysokie góry, ale takie jak Beskid Niski, nie chodzić w klapkach, nie chodzić w sandałach, czy jakichś tenisówkach, bo mówię,
kamienie są wszędzie. Nie dużo trzeba i będziemy uziemieni do końca długiego weekendu. Może sobie staw skokowy bardzo szybko skręcić. No właśnie, to obuwie to zawsze jest taka rada podstawowa od GoProwców, ratowników czy innych przewodników, którzy mówią o tym, jak wyjść w góry. I wydaje się, że nasze góry są niskie, tutaj Beskidy Sądeckie, ale obuwie już jak zakładamy, to jakie? Przede wszystkim z grubą podeszwą. A przede wszystkim podeszwa na biurami, jak zawsze powtarzamy, przede wszystkim but nad kostkę, bo taki but naprawdę stabilizuje staw skokowy i przy jakimśkolwiek, nie wiem, na kamień czy na jakąś skałę, no wiadomo, że to nam chroni tą kostkę od skręcenia i to są bardzo bolesne urazy i one dość długo się ciągną. I tak jak mówię, weekend na pewno będziemy mieli z głowy, także do chodzenia. A jest piękna pogoda, więc trzeba z tego korzystać, także przede wszystkim to obuwie, bo mówię, no jest w miarę ciepło, więc tutaj nie ma większych problemów, natomiast też coś przeciw silnym podmuchom wiatru należy sobie zabrać, bo ten wiatr jest jeszcze taki początki maja, kwietnia, zimny, można też, będąc spoconym, no, jakoś tam zachorować, dlatego też trzeba uważać. Natomiast przede wszystkim jeszcze raz powtarzam, obuwie, jeszcze raz obuwie. Ja muszę się przyznać, że ja dużo po górach nie chodzę, chociaż szczególnie w tym sezonie jeszcze nie miałam okazji, a czykolwiek w zeszłym sezonie, jak gdzieś tam się przechadzałam po szlakach, to widziałam ludzi z kijkami. Chyba taka moda troszeczkę nastała na to, żeby zabierać na trasę nie tylko tutaj właśnie jakąś miejską, jakąś ścieżkę, ale także w góry kijki. To jest właśnie moda, czy to jest taki przydatny gadżet, który właśnie może nas tam wspomóc w jakichś trudnych sytuacjach? Znaczy myślę, częściowo moda, częściowo jak tutaj przekonują instruktorzy nord walking, ogólnorozwojowy sposób marszu, tak, dla całego organizmu, natomiast przede wszystkim jak od naszej strony patrząc, no oczywiście zawsze się można tymi kijkami podeprzeć i ta równowaga może być zachowana, dlatego nam to w żaden sposób nie przeszkadza, nawet zachęcamy do takiej formy, jakiejkolwiek formy ruchu, więc tutaj myślę, że to jest dla dobra tego, który chodzi. GoProwcy od jakiegoś czasu też zachęcają, żeby oprócz tego, że do plecaka zabierzemy coś na przykład ciepłego albo jakieś picie, w tym sezonie letnim już pewnie raczej chłodne picie, to żeby zabrać na przykład jakiś kompas i dodatkowo w telefonie aplikację odpowiednią, aplikację Ratunek. Jak to jest, dużo tych zgłoszeń przychodzi do Was właśnie przez tą aplikację? Znaczy ja tak myślę, że to jest coraz więcej, no ciężko nam procentowo jeszcze mówić, ile zgłoszeń jest przez aplikację, ale przy tych zdarzeniach, które mieliśmy tej zimy, na przykład no około myślę 10-15, może nawet 20%, zwłaszcza z tych trudnych akcji poszukiwawczych, było przez aplikację Ratunek ostatnio w marcu z rejonu Radziejowej, gdzie też ludzie zgłosili to przez aplikację Ratunek. Tak jak powtarzamy za każdym razem, aplikacja Ratunek przede wszystkim wskazuje na miejsce, gdzie ta osoba poszkodowana, czy osoby, które się zagubiły, tak jak w tym przypadku, się znajdują i możemy od razu przejść do akcji ratunkowej, a nie do akcji poszukiwawczej, bo do tej pory było najpierw trzeba było tych ludzi znaleźć, a nie zawsze ich przekaz był zgodny z tym, gdzie faktycznie znajdowali. Bo będąc w górach, może nam się wydawać, że jesteśmy bliżej schroniska, a jesteśmy jednak zdecydowanie po drugiej stronie. Dokładnie, zwłaszcza jeżeli to jest mgła w okresie letnim, czy jakieś załamanie pogoda, a śnieżyca, czy noc, tak samo, czy w zimie, czy w lecie. Naprawdę zachęcamy, jest to darmowa aplikacja, dość tąpnie do zainstalowana, ona się bardzo szybko instaluje. W tej chwili jest podział, że ktoś pojedzie nad morze, ma tam odpowiednią ikonkę woda, w górach, góry, także. A jak to jest z zasięgiem? Bo to jest ważna rzecz, jeśli chodzi o aplikację, dlatego że ona musi wysłać tą lokalizację. I gdybyśmy nie mieli internetu, albo gdyby ten zasięg był jakiś słabszy, to czy myślę, że tu wystarczy zupełnie tylko alarmowe połączenia i ona zadziała. Także przynajmniej, nawet jak nie będzie dobrej jakości połączenia z ratownikiem dyżurnym, on i tak odczyta położenie telefonu. Także można napisać SMS-a, tam jest wersja SMS dla osób, które nie słyszą na przykład. No, jest naprawdę rozwinięta ta aplikacja i wielokrotnie, czy to u nas, czy w Tatrach, czy w innych górach Polski, naprawdę już uratowała bardzo dużo osób, nawet dużo zdrowia, myślę, że życia. Sezony takie, kiedy rzeczywiście tych turystów jest więcej na szlakach, to te momenty, kiedy wszystkie służby ratunkowe mobilizują siły, pewnie także GoProwcy, jest Was więcej na szlakach. W zimie zazwyczaj jesteście gdzieś w okolicy stoków narciarskich, tak, macie specjalne swoje punkty. Teraz w lecie wyznaczacie też jakieś takie dodatkowe miejsca dyżurowania. Tak. Jeśli chodzi o okres letni, czyli tutaj ten okres długiego weekendu, a następnie później w zasadzie od czerwca już dyżurujemy
w większej ilości punktów aż do października. No, to są punkty te przy schroniskach, jak Przechyba czy Bacówka nad Wierchomlą. W tym roku też będzie punkt ratowniczy na Jaworznie Krynickiej. Do tej pory go nie było, ale teraz mamy nową dyżurkę, która umożliwia tam, że tak powiem, spanie ratowników przez noc, także no normalną egzystencję tych ratowników tam na górze. Tam jest bardzo duży ruch w ciągu dnia. Hala Łabowska, no i oczywiście z tych schronisk jeszcze Magóra Małostowska. Czyli tak. Z tych miejsc na pewno szybko dotrzecie, szybciej niż na przykład z bazy, która gdzieś tam na dole się znajduje. Znaczy tak, przede wszystkim to jest tam, tak można powiedzieć, ratownicy, którzy tam dyżurują, są ratownicy pierwszego kontaktu, jak to tak można było medycznie powiedzieć, czyli osoby, do których się mogą osoby tam poszkodowane, czy ktoś dochodzi do schroniska, udzieli pierwszej pomocy, czy wtedy może przejąć jakąś informację, gdzie ktoś się znajduje. Wiadomo, że te bazy sprzętowe, czyli tam, gdzie mamy samochody, kłady, to jest Banica w Beskidzie Niskim, no i Centralna Straż Ratownicza w Krynicy i Piwniczna. Także my z tych baz operujemy, jeśli chodzi o samochody, sprzęt, ale bardzo ważną rolę spełniają właśnie ci ratownicy, którzy są bezpośrednio w schroniskach, bo oni są najbliżej tych turystów. A co jeśli chodzi o rekrutację? Dlatego, że w lutym odbywała się rekrutacja do GOPR-u i poszukiwaliście wtedy chyba około 30-40 osób. Udało się wyszkolić, testy przeszło około 10. Czyli cały czas potrzeby są wielkie, jeśli chodzi o właśnie takie osoby, które chciałyby ratować ludzi w górach. Tak, no przede wszystkim tu chodzi o ratowników, ochotników. Bo tak jak mówię, no teraz dawniej kandydat, przesunęliśmy nawet wiek kandydatów, dawniej było do 35 lat, w tej chwili przesunęliśmy, jakby znieśliśmy tą górną granicę. Przede wszystkim chodzi tu o osoby, które są sprawne na tyle, żeby te egzaminy nasze przejść. No i nie ukrywam, że mamy duży pożytek z tych ratowników, właśnie nawet kandydatów, a już starszych wiekowo, właśnie w okolicach 40, już po 40 latach, bo tak naprawdę oni mają już jakby swoją tam zawodową ścieżkę już uformowaną, wiedzą, ile czasu mogą poświęcić organizacji i naprawdę bardzo mamy dużo z nich pożytek. No wiadomo, młodsi ratownicy, no to też dopiero wchodzący, że tak powiem, w dorosłość, tak jakby 18, 19, 20 lat, no często nam dziś wyjeżdżają do pracy, no wiadomo, to jest no szukają lepszego życia, tak, no ale u nas to właśnie tak wygląda, że przyjmujemy kandydatów i później ich tracimy bardzo, bardzo szybko i to jest też dla nas taki problem. Dlatego ten ciągły nabór się pojawia, tak? No dokładnie, część odchodzi w stan pozasłużbowy, ratowników starszych, część właśnie gdzieś nam wyjeżdża, część różnych nie może pełnić służby, no i cały czas mamy tak braki kadrowe, które cały czas uzupełniamy. W takim razie, kiedy kolejna rekrutacja i co trzeba zrobić, żeby zostać GOPR-owcem? No my tradycyjnie raz do roku mamy egzamin, czyli znowu początkiem marca, ale teraz dla tych ratowników, znaczy dla tych osób, które chcieliby wstąpić w nasze szeregi i przygotować się do egzaminu, przede wszystkim topografia, cały rok możliwości chodzenia po górach, poznania szlaków, tych najważniejszych, które później my pytamy. Czyli można się do Was zgłosić i chodzić z Wami po górach? No nie do końca, no można się zgłosić, oczywiście nawet podanie można cały rok złożyć, natomiast my nakreślimy, które rejony trzeba sobie przejść, które rejony trzeba poznać i co jeszcze wymagamy dalej, czyli narty, test kondycyjny. I wtedy taka osoba ma ten czas, że tak powiem, całego roku do przygotowania się lepiej do egzaminu. Tutaj samo przeglądanie mapy na pewno nie wystarczy. To jeszcze na sam koniec jakaś rada dla tych, którzy zamierzają wyjść w góry. Co na pewno zabrać ze sobą, gdzie wyjść, które trasy może najlepiej właśnie w tym okresie tego natłoku turystycznego odwiedzić? No ja myślę, że tutaj bym polecał pomimo wszystko ten Beskid Niski, bo tam naprawdę jest bardzo ładnie o tej porze. Jest mniejszy ruch turystów, pomimo wszystko jest mniej turystów, a trasy są bardzo ładne, zwłaszcza jak ktoś chce pojeździć na rowerze. Natomiast no, co zabieramy? No zabieramy to, co zawsze nam w górach jest potrzebne, czyli dodatkowe jakąś odzież. W tym momencie musimy też patrzeć już na pogodę, sprawdzamy, czy nie będzie jakiś burz w tym terenie, bo są to bardzo niebezpieczne zjawiska. Zresztą kilkukrotnie pokazały na naszym tutaj terenie Pianin i Beskid, że może dojść do tragedii. No i co? No i przede wszystkim te buty, podstawa, okulary jakieś, może słońce bardzo mocno świeci ostatnimi czasy, woda, coś do, jeżeli nie mamy po drodze schroniska, czy do różnych przyczyn nie chcemy do różnych wchodzić, bo też takie sytuacje mają miejsce, ale no, bo przede wszystkim bierzemy te rzeczy, które wiemy, znamy siebie i będą nam potrzebne w górach. No i jeszcze na koniec warto dodać aplikację Ratunek na telefonie. No, i naładowany telefon przede wszystkim. Strzeżonego, Pan Bóg strzeże. Dokładnie tak. Moim gościem dziś naczelnik Krynickiej Grupy GOPR, Michał Sławoń. Dziękuję bardzo. Dziękuję.